Coś tam w sumie widać. Cześć wszystkim ogólnie. Czasem ogólnie nie dowierzam, jak bardzo życie potrafi się zmienić i jak bardzo życie potrafi ogólnie zatoczyć taką pętlę. I tyle czasu. Ja nadal nie mogę sobie ogólnie z tym wszystkim poradzić tak naprawdę. Znaczy poradzić, nie mogę tego zrozumieć, że naprawdę życie tak wygląda? Że tak bardzo da się to wszystko... Także spoko, sobie tutaj będzie lepiej widać. Mamy majówkę. Czy ta majówka mnie cieszy? Nie, nichuja mnie nie cieszy. Tak jak jeszcze rok temu, zapewne cieszyłbym się jej tak bardzo. Co chociaż jeden dzień wolnego. To teraz robiąc nawet po te... Zwykle robię 10 godzin, dzisiaj wyjątkowo zrobiłem 9. To tak naprawdę dzień wolnego dla mnie to jest nic tak naprawdę. Co on mi daje tak naprawdę, że będę cały czas niezmotywowanym ogólnie człowiekiem i że pewnie stracę ten czas i zapewne, że mi nie tu przyniesie żadnej wartości i że będę bardziej myślał tak naprawdę o życiu? No nie. Jednak, tak jak mówię, w moim życiu historia zatoczyła pewne koło. Co ogólnie sprawiło to wszystko? Zapewne wyjazd za granicę. On tak naprawdę spowodował to, że kiedy ja wróciłem, to wróciłem do Polski 2 kroki do tyłu, a nawet i 3. I tak jak może z samego wyjazdu nie mógłbym ogólnie mówić, że to był czas stracony, tak naprawdę dużo się nauczyłem ogólnie, tak samo poznałem obcą kulturę, to powrót do Polski, sam powrót ogólnie do tego kraju i świat, jaki ja tu zobaczyłem, a sama ogólnie wizja Polski, którą znałem kiedyś, to już nie była ta sama Polska i ja nadal żyję ogólnie w takiej pustce ogólnie, że to nie jest ta sama Polska, którą kiedyś widziałem, że ta Polska się zmieniła. Jak ta Polska potrafi się zmienić, kiedy nie ma ciebie w tym społeczeństwie przez 7 miesięcy, zaledwie. Diametralnie, uwierzcie mi. A nie chcę nawet pomyśleć, co czują ludzie, których nie ma grube lata. Jak taki człowiek się może odnaleźć? No, na mnie wpłynęło ogólnie wiele też... Spadło na moje barki tak naprawdę trochę rzeczy. I one też odcisnęły ogólnie piętno. Tego ogólnie zdaję sobie sprawę, że człowiek nie powinien patrzeć w przeszłość. Tak łatwo się mówi ogólnie, bardzo wiele rzeczy się łatwo mówi. Nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze i tak dalej. Okej. Tylko w sytuacji, kiedy chyba widać jakieś światełko w tunelu, a nie kiedy jesteś w takiej stagnacji tak naprawdę i nie masz żadnej motywacji. No powiedzmy, możesz znaleźć jakąś motywację. Tylko pytanie, czy ta motywacja będzie ogólnie na tyle silna, żeby lecieć dalej, żeby próbować i tak dalej. Czy nie mówię, że ja coś zrobię sobie i tak dalej. Nie, broń Boże. Tylko chodzi o taką pustkę ogólnie. Tylko właśnie pytanie, czy człowiek może zrobić ogólnie na tyle duże rzeczy, żeby zmienić tak diametralnie swoje życie, a bynajmniej na taki tor, który by chciał. Przynajmniej na pozytywne. Na pewno. Tylko pytanie, czy zmiany, które ja bym na przykład zrobił w swoim życiu, one by... wpłynęły pozytywnie, bo mogę na przykład czegoś zacząć żałować zaraz. Mogę podjąć złe decyzje i mogę tego żałować. Ale na pewno nie żałuję jednego, że nagrywam. Nie, szczerze, nie. To jest rzecz, która mi daje satysfakcję. Tak jak ogólnie byłem na emigracji i poczułem coś takiego, że... No jednak na emigracji miałem te 20, potem wskoczyło mi 21 lat. Teraz jestem już w drodze do 22. I tak sobie pomyślałem, że może jednak za wcześnie zacząłem ogólnie taką stabilizację i że może chciałbym powrócić przynajmniej na taki rok, dwa do takiego trybu życia, żeby jednak coś zapamiętać ogólnie z tego budocianego wieku. Jednak wróciłem. Tylko się cofnąłem o 2 kroki do tyłu. Nie mając tak naprawdę już za dużo rzeczy, które straciłem tak naprawdę i dużo wartości. To chcąc dobrze, wracając tutaj, będąc ogólnie tam i mając już tą sytuację, to byłbym bardziej szczęśliwy, gdybym tam został, tak naprawdę. Jednak dzisiaj, no, to ten powrót i tak dalej mógłby przysporzyć. Chodzi mi o to, że chyba zbyt dużo decyzji w życiu podjąłem, tak naprawdę nie szacując konsekwencji. Mimo, że i tak staram się jakoś szacować te konsekwencje, ale takie poważne decyzje podejmuję chyba źle. Próbując ogólnie zbudować nowe życie, to cofam się. I to jest chyba największy problem. Tylko nikt ci nie doradzi tak naprawdę, jaka decyzja będzie dobra w twoim życiu. I to jest najgorsze. Ty jednak sam musisz wiedzieć. A skąd masz wiedzieć? Bo nie wiesz, co będzie za miesiąc, nie wiesz, co będzie za 2 miesiące. Podejmując takie głębokie decyzje, nie wiesz. Możesz szacować. Ale jak na koniec będzie? Nie dowiesz się. W sumie może też w życiu za bardzo polegałem na innych ludziach.
względem tego, że czasem sam nie potrafiłem podejmować decyzji, tylko za bardzo się może sugerowałem, i to też dawało mi ogólne wsparcie, że nawet chodzi mi o sytuację, że sam wiem, albo przynajmniej wydaje mi się, że wiem, co zrobię, ale się pytam drugiego człowieka, żeby po prostu porozmawiać. I tak jak kiedyś mogłem to zrobić z bardzo dużym gronem ogólnie ludzi, to teraz to zaniknęło. I powiem w życiu, że zostałem praktycznie, że sam. I to mnie dobija. Bo się cofnąłem. Jeśli bym nie wyjechał ogólnie, może bym właśnie zrobił krok do przodu. Wyjeżdżając zrobiłem krok do tyłu, albo nawet i dwa. Podejmując ogólnie decyzję powrotu jeszcze do Polski, znowu się cofnę. Co doprowadza do tego, że... Co teraz robić? Jaką decyzję podjąć? Czy pozostać w miejscu? Tylko pytanie, czy ja nie pozostanę w miejscu, tak? Czy mogę podjąć decyzję, że jeszcze bardziej się cofnę? A mogę też ponieść jakieś ryzyko? I może zrobić teraz 6 kroków do przodu? Tylko jaka to będzie decyzja? Szczerze? Nie mam pojęcia. Naprawdę. Czuję taką pustkę ogólnie w swoim życiu, że nie mam pojęcia. Znaczy mam jakieś plany tak naprawdę, ale... To nie są takie plany, to nie są takie ogólnie ambicje, jak kiedyś były. Kiedyś byłem zupełnie innym człowiekiem. Naprawdę. Cześć ludzie. Wszystko dobrze? Dobra, nieważne. Wiecie, czemu jestem w tym miejscu? Ze względu na to, że to jest dzieło moich rąk. Znaczy, no dobra, nie będę mówił. Ogólnie nastawienie często jest takie, że jak jesteś geodetą, to tam w sumie nic nie robiłeś i w sumie możesz zamknąć mordę i w sumie ty tego nie robiłeś. Ej, czy tu jest z dwóch stron droga rowerowa? Tak. Ja robiłem tu kostkę. Znaczy, wiecie, mierzyłem to w sumie tak naprawdę. Asfalt, te też. Inwentaryzowałem to wszystko. Potem dalej jak przejdziemy. Znaczy, Boże, to jest taka głupota, tak? Coś, co robiliście w pracy. Coś, co było waszym obowiązkiem, ale jednak jest satysfakcją dla człowieka. Że idzie po drodze rowerowej. Ja nawet nie spodziewałem się, że to będzie droga rowerowa. Ale to robiłem, kurwa, zanim jeszcze ludzie tu rowerami jeździli. I oni pomyśleliby, że to będzie droga rowerowa. Dobra, może dam... Kurwa. Jak się tu zmienia? A, chyba tak wystarczy po prostu, głupi jestem. Dobra, no co, no droga normalna po prostu. Nie, no to jest niby taka obwodnica śródmiejska. 2 kilometry, tak myślę, że ma. Nad mostem, znaczy nad wiaduktem ogólnie takie przejście, powiedzmy. I w sumie można by powiedzieć, że nic specjalnego, jednak jak tam się przyjrzycie, to tam jest ogólnie skarpa 6-metrowa. Nie chujowo to widać. Ale ja tam ryzykowałem nawet własne życie. Znaczy, to tak możecie, wiecie, pograć trochę pod publikę i powiedzieć, ja tam ryzykowałem własne życie, żeby dzisiaj ludzie korzystali z tego wszystkiego. I Boże, no taka głupota, tak w sumie jakbym mógł wam pokazać dużo innych rzeczy, które powiedzmy miałem, dołożyłem ogólnie cegiełkę do budowy, czegoś takiego, no ale spoko, jedziecie sobie z kimś, możecie powiedzieć, ej, ja to w sumie tu mierzyłem i tu wyszło mi 3000 pikiet przez 2 tygodnie, powiedzmy. Jak ktoś to pikieta, to jeden pomiar GPS-em, jakbyście byli geodetą. Tutaj niby zatoczka miała być autobusowa. Miała być, pamiętam. Projekt był taki, że miała być tu zatoczka. Jednak nie ma. Nieraz się prawie spierdoliłem z tych skarp. Ta skarpa ma gdzieś mniej więcej 6-7 metrów. Jednak chodzi o to, że na górze tej skarpy pomiędzy, jak już one wybudowane były, te odciszające, nie wiem jak nawet to nazwać. Tak, geodeta, nie wiem jak nazwać. To pomiędzy właśnie górą tej skarpy, gdzie mieliście powiedzmy płasko, a tym odciszającym panelem, o, panele odciszające, to chyba tak się powinno mówić, to było gdzieś z 20 cm tak naprawdę, a mój but, no jednak noszę numer 45 i tak ciężko było się naprawdę poruszać i nie było się nawet jak złapać tego panelu, bo to było płaskie, tam nawet nie było gdzie palca wsadzić, więc no jakby nie patrzeć, to każdy mój krok, a trzeba było to mierzyć co załamanie, a to wszystko idzie łukiem, bo rozumiecie, jakby coś szło prosto, to normalnie lecisz tam jeden punkt, 150 metrów nawet może, to znaczy zależy, to 25 dajesz i masz spokój, nie? Ale jak to idzie łukiem, to ty dajesz to 3 metry, bo wszystko się łamie i to, nie, i to by wyglądało w komiczny sposób i musisz to zrobić łukiem, tak? A to cała ta droga leciała łukiem, ja musiałem tu 3000 pikiet powierzyć. Tak samo tutaj taka fajna rzecz jest. Kiedyś tu były tory ogólnie i dużo samobójców, znaczy dużo, no tam ktoś tam się chciał zabić i tak dalej, bo tu kiedyś tory były, coś tam jeździło.
albo ludzie sobie zdjęcia robili, a dzisiaj mamy mostek, powiedzmy, znaczy nie, właśnie, bo teraz zaczynam gadać jak typowy człowiek, ale się chciałem popisać. I nie, to nie jest most, to jest wiadukt. Wiadukt to jest przejście ogólnie nad koleją, nad drogą dla samochodów, a most to jest właśnie bariera bardziej naturalna, jak właśnie rzeka, czy jakiś ogólnie spadek duży, coś takiego, wiecie o co chodzi. O! Pamiętam, jak jeszcze chłopaczki tutaj kostkę napierdalali i na przykład odpoczywaliśmy sobie jakieś tam 10 minut, pogadaliśmy, coś takiego, papierosa się spaliło, czy coś takiego, takie głupoty tak naprawdę, ale fajnie było. No może, masz człowieku jakieś wspomnienia, a tak naprawdę teraz jak pracuję, to mogę sobie wspominać, że tydzień temu robiłem domek w Białej Podlaskiej, w powiecie, no tak średnio. To, kiedyś to moja praca była, tak jak mówię, była bardziej ciekawa, ale serio, że tutaj przez cały odcinek, bo rozumiem, że to tam na górze bardziej jest dla pieszych. Ja naprawdę, robiąc to, jako jedna osoba z pierwszych tutaj, to nawet się nie spodziewałem, że to będzie droga rowerowa, bo na ogólnie na całym projekcie i tak dalej nie było czegoś takiego. Tam była kostka po prostu. Kostka brukowa. Albo kostka prefabrykowana. Zależy od tak naprawdę nazewnictwa i tak dalej i w sumie od projektu. Nie będę się w to wdrażał tak naprawdę. I w sumie to zaraz będę na końcu. Nie przeszliśmy całego, przeszliśmy tak połowę, bo ja nie byłem jeszcze za mostem. Ale no... No fajnie, no. Zrobiło się coś tam w tych Siedlcach. Wiecie, to najlepsze było uczyć, jak wracasz z tej Anglii, patrzysz, że właśnie coś się zaczynało, powiedzmy, bo to była rzecz, którą ja, powiedzmy, zrobiłem. No wiesz, ja nie chcę się chwalić, bo dużo osób mnie w życiu linczuje za to, że ja mówię, że coś zbudowałem. No dobra, dołożyłem ogólnie cegiełkę do tego, że tak powiem, chociaż fizycznie tego nie zrobiłem. Nie będę kłamał. Pamiętam, że tu wszędzie las, boże, krzewy były i tak dalej, trzeba było się trochę ponapierdalać. Jakby tu policja jechała, to pewnie by mnie zgarnęli za to, że idę po drodze rowerowej, chociaż może by mieli to w dupie. Powiedzmy, że to się robiło, a ja naprawdę nie wiem, jak się ta ulica nazywa. Nie mam pojęcia. Kaczorowski, nie, to nie jest Kaczorowskiego. A patrzcie, co tam jest. To już jest stare, nie? Ale tam, żeby wejść ogólnie tak nie po tych schodkach, tylko dla niepełnosprawnych, to lecisz godzinę, dosłownie. Jakieś powiadomienia tam. No. I to też robiłem, te barierki. Znaczy, nie. Czy stawiałem ogólnie pikiety na barierki? Nie stawiałem. Jeszcze tych barierek nie było. Albo my robiliśmy... Czasem ogólnie się robi taki myk. Nie ma barierki. Ty będziesz wiedział, że tu jest barierka. Klikasz. Oj, ostrość. Ej! I po prostu stawiasz to, mimo że tego tutaj fizycznie nie ma, to jednak... Kto będzie wiedział, że ty to mierzyłeś, jak tego nie było? Znaczy, jak była inspekcja? O, proszę. Bo czasem tak jest, że na budowę przyjeżdża inspekcja, a jak zobaczy, że geodeta mierzy coś, czego nie ma i on jest w tym terenie, no to możesz mieć problemy z tego powodu. Mam nadzieję, że mi bateria nie wywali. Jestem na górze jednej ze skarb, w sumie tutaj jest większa powierzchnia i tak dalej. I robię pewnie popierdolone rzeczy, ktoś by pomyślał. Ale ja szczerze taki jestem. Takim jestem typem człowieka. Znaczy... Ja jestem desperatem i tyle. Nie no, tak szczerze. Zawsze taki byłem. A może nie zawsze, ale się zmieniłem na pewno w jakimś etapie swojego życia. Nawet kiedy ogólnie byłem ze swoją dziewczyną i podstąpił taki głupi pomysł. Ej, chodź się przejdziemy głupio po Siedlcach i wypijemy sobie dwa piwa w plenerze przy jakiejś pierdolonej skarpie, bo ja tu budowałem coś. To ona by powiedziała spoko. A teraz robię to sam. Nie no, jeszcze powiedzmy mało jakichś ludzi, ale moje życie się zmieniło i nie będę kłamał, że jest inaczej. I szczerze jest taką trochę wegetacją i tak naprawdę, że żyjesz i tak dalej. I szczerze wolałem już życie, kiedy ja nie miałem może tyle pieniędzy, co mam teraz. I mówię to szczerze. Już nie raz pewnie mówiłem o tych pieniądzach. Znaczy, pieniądze w moim życiu są rzeczą, której nienawidzę i które mnie satysfakcjonują. Tylko w ostatnim epizodzie swojego życia zobaczyłem, że one bardzo dużo bólu przyniosły. Może one nie same w sobie, ale taki kontrast pomiędzy posiadaniem ogólnie pieniędzy, a nie posiadaniem, bo... Pieniędzmi możesz się dowartościować, tak szczerze. Okej, ja nie będę kłamał, że czasem to robię, albo robiłem.
bo jak nie masz czym, to już przynajmniej ty możesz. To jest może głupie, to jest może płytkie, ale nieważne. I szczerze, wolałem już taki epizod w swoim życiu, kiedy tych pieniędzy aż tak dużo nie miałem, ale bardziej szanowałem wiele innych rzeczy, które miałem, które utraciłem i tak dalej. I mogłeś jako człowiek wstać ogólnie z rana, obudzić się o tej czwartej nawet. Właśnie wolałem już taki, szczerze wolałem już takie życie, gdzie byłem, gdzie budziłem się nawet o chorej godzinie, a wiedziałem, że dzień będzie przejebany, ale wstawałem z rana i się uśmiechałem i że byłem szczęśliwy. Niż teraz te życie, gdzie wstajesz ogólnie, masz pieniądze, do pracy podjeżdżasz w 10 minut, w pracy nie robisz tak naprawdę jakiegoś wysiłku fizycznego i tak dalej, tylko po prostu robisz swoje i tyle, ale potem wracasz do tej rutyny i gdzie praca dla ciebie jest tylko i wyłącznie zapełnieniem i bez tej pracy to człowiek by zgłupiał. A ja właśnie coś takiego mam, tak jak kiedyś na przykład uwielbiałem swoje życie, byłem szczęśliwym człowiekiem, wstawałem z rana, uśmiechnięty, happy kurwa i tak dalej. Jadą po mnie. Nie no. To teraz ogólnie życie zatoczyło taki kontrast. Bardzo chujowe. Tylko właśnie, już o tym dzisiaj mówiłem. Pytanie, czy to życie kiedyś ogólnie się zmieni. Na pewno jest jakaś, powiedzmy, znaczy, ja bynajmniej tej iskierki nadziei nie widzę aktualnie. Możliwe, że to życie będzie ku lepszemu i tak dalej, bo jednak każdy człowiek w życiu powinien dążyć do tego. Nie, ja to zrozumiałem, że nie dążę ogólnie do kariery i tak dalej. To rzeczy mogą ogólnie być jakimiś planami, pasjami i tak dalej, ale człowiek dąży do szczęścia. Człowiek może być ubogi i być szczęśliwy. I to serio szczęśliwy. A pieniądze ci tego nie dadzą. Pieniądze ci mogą usatysfakcjonować, mogą ci dać poczucie wyższości i tak dalej. Ale szczęścia? Nie, mogą pomóc w szczęściu. Ja to kiedyś zrozumiałem. Koniec końców. Ogólnie powiem wam, że jestem bardzo, bardzo skrajnym ekstrawertykiem i tak naprawdę dlatego dla mnie dużą fajną opcją jest to, że ja mogę nagrać teraz na YouTubie, kiedy powiedzmy nie mam do kogo wyjść i tak dalej, że mogę sobie przynajmniej porozmawiać z ludźmi na YouTubie. Więc lubię po prostu gadać, lubię być w centrum ogólnie uwagi, lubię ogólnie przebywać z ludźmi. To bardzo lubię, jak nie mam do tego opcji, to jeśli człowiek mi się dusił. Jakby to moje życie nie miało sensu. Wystarczy mi tak naprawdę jedna osoba bynajmniej do towarzystwa i tyle. Tylko, że jeszcze ja jestem w takim przypadku, że jestem jedynakiem. I tak samo w domu, no też nie jest za ciekawy. Ja zawsze szukam okazji, żeby gdzieś wyjść. Bo połączę jeszcze dwa przypadki. Znaczy, powiem wam tak, jakbym siedział ogólnie w domu z kimś, z kim mogę pogadać i tak dalej, no wiecie, nie mówię o rodzicach czy tak dalej. Z kimś, z kim mam na przykład bardzo dobry temat i tak dalej, to mogę siedzieć w domu. Ale też bardzo chętnie wyjdę. A kiedy ogólnie no, siedzę sam w domu i tak dalej, no to szukam naprawdę okazji, tylko okazji, żeby wyjść. Dlatego ja nie potrafię długo siedzieć w domu. Nie potrafię, po prostu się duszę. Taki typ człowieka, inni nie potrafią siedzieć ogólnie izolowani. Ja na przykład nie potrafiłbym się lenić. Znaczy, ja powiem tak, kiedy jestem naprawdę zmęczony, to okej. Z racji, że ogólnie trochę tam pracuję 10 godzin dziennie i tak dalej z wyboru, bo nie będę kłamał, że jest inaczej, że nie muszę czy coś takiego, tylko po prostu z wyboru, to okej, zdarzy mi się trochę poleżeć z godzinę i tak dalej, ale i tak na dłuższą metę ja nie potrafię czegoś takiego robić, chyba że, no, jak jestem zmęczony, tak? Nie potrafię tego robić, bo czuję się, jakbym tracił życie. Pomimo tego, że ogólnie mam może jakiegoś doła i tak dalej, to i tak nie chcę tracić tego życia, bo cenię sobie czas. Znaczy, cenię sobie czas. Po prostu nie lubię siedzieć bezczynnie. Wolę gdzieś wyjść. Robić cokolwiek, ale wyjść. Cokolwiek. A jeśli jest to rzecz produktywna, to jeszcze lepiej. Po prostu taki typ człowieka, że ja nie wysiedzę w domu. Chyba nic nie będzie słychać. Kolejny temat, który w sumie mógłbym nawinąć. Czym w moim życiu jest ogólnie muzyka? I muzyka jest dla mnie bardzo dużym albo sentymentem ogólnie muzycznym. Bardzo lubię powrócić do jakichś kawałków, powiedzmy, czy to właśnie hip-hopowych z lat właśnie old schoolu, czy lubię do jakichś kawałków z polskich ogólnie
za czasów, kiedy ten hip-hop ogólnie zaczął się rozbijać, czy lubię tak samo przejść ogólnie i zobaczyć, co nowego się dzieje i tak samo lubię wszystko ocenić. Lubię wszelkie gatunki muzyczne, lubię tak naprawdę porobić coś w FL Studio, pobawić się przy akordach, pobawić się coś przy bitach, coś pomasterować i tak dalej. I muzyka w moim życiu jest jakąś tam przynajmniej zajawką. Nie jakąś wielką. Znaczy tak. Ja nie chcę się na pewno uważać za eksperta przy tworzeniu muzyki, bo nim na pewno nie jestem. Ale jeśli chodzi o muzykę i tak dalej, no to trochę się ogólnie coś tam porobiło. Wow, to jakaś ekipka leci. Drysiki jakieś. Chuj tam widać. Sobie. Kurwa, Naruto leci. Wow, kamerka! Zepsułaś się. Zresztą już się powoli przyzwyczajam do biada ogólnie pajaca. Chodzi w kamerką, chociaż tak naprawdę dużo osób mnie nie widzi, tak naprawdę, chyba że ktoś jedzie samochodem i tak dalej. Ja zresztą nie wiem, ale szczerze, ja wieczorem, kiedy wychodzę ogólnie i nawet jak piję i tak dalej, to często odpierdalam jakieś akcje. Znaczy często. Nie odwalam aż tak bardzo jak kiedyś przynajmniej. Ale to poczucie wstydu przez alkohol jest zbywane. Chyba że ono wraca, kiedy ten alkohol upłynie na następny dzień, a ty się dowiadujesz, co takiego zrobiłeś. Ale aż takich okazji to dużo nie było. Tam jakieś ziomki lecą. A ja idę na ilegalu po tej drodze. O czym właśnie chciałem wam powiedzieć? A coś tam myślałem w sumie, żeby nawet nie podłubać sobie w tym FL Studio, czy... I właśnie, nie no, na pewno są jakieś bity, które robiłem, one może nie są jakieś perfekcyjne i tak dalej, są dosyć amatorskie i tak dalej, nie znam się, jak mówiłem, nie znam się na tym, bo dobrze, ale jest dużo tak samo, znaczy są stronki ogólnie, gdzie można darmowe bity pobrać i nawet coś tam popróbować. I ja nie mówię, że nawet jeśli będę dobrze ogarniał ten, to może przynajmniej się spróbować i tak dalej, może coś tam wyjdzie, może coś takiego i przynajmniej mieć jakąś pamiątkę dla siebie, czy coś takiego. Nie mówię od razu, że wychodzi wielka kariera, jesteś kurwa jakiś tam, wiesz. Ale szczerze, patrząc ogólnie na muzykę, która jest teraz, to nie trzeba się dobrze znać na muzyce, tylko tak naprawdę większość to robi albo autotune, albo robi mastering i tak dalej. Można tak naprawdę bez jakiegokolwiek gadania, jakieś nawiki i tak dalej, takiego lirycznego składu, powiedzmy, można coś zrobić tak naprawdę, to będzie pod publikę ogólnie robione i po 2019 rok. Ale no wiecie, zawsze można spróbować, tak? Bo kto nie próbuje, ten nie pije szampana, albo kto nie ryzykuje w sumie. A w sumie ja już tak naprawdę w życiu mam bardzo wypierdolone i ryzyko mogę ponosić. Bo jeśli ma się coś zmienić, to tylko pod wpływem ryzyka. A na pewno nie siedzenie na dupie ogólnie i patrzeniem, czy coś się zmieni. Więc trzeba podjąć jakieś ryzyko. Znaczy nie mówię, że ogólnie zaczęcie, ogólnie robienia rapu jest jakimś ryzykiem. Na pewno ryzyko chciałbym ponieść większe. Ale jakie to będą ogólnie decyzje, to jeszcze dokładnie nie wiem. Ale coś tam się... Znaczy nie no, mam pewne warianty i tak dalej, ale zobaczymy. Dobra, myślę, że będę się ogólnie żegnał, bo bateria naprawdę pada. Także nie, powiem wam tak, fajnie mi się ogólnie przeszło i tak dalej. Pogadało. Zaraz sobie słuchawki założę, będę gadał. Może nie jestem już aż tak brzydki na tej kamerce. Trochę mi się cera poprawiła. Znaczy nie, cera ogólnie na co... Czemu ja mam taką chujową cerę? Bo mam bardzo mało witamin. Przede wszystkim. No i też palenie możliwe, że na to wpływa, na pewno. Dobra, dzięki, trzymajcie się. Jak coś to tam subujcie i tak dalej, łapki w górę, co tam chcecie. Jak chcecie, to możecie coś tam w komentarze popisać odnośnie tego, co ja poruszyłem dzisiaj i tak dalej. Jak chcecie coś doradzić mi i tak dalej, to śmiało. Ostrość mi się spierdoliła. Elo.